Naszym gościem jest dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Witam. No, muszę zacząć od tego pytania. Czy podtrzymuje pan, że minister zdrowia Ewa Kopacz naraziła zdrowie Polaków na szwank, w związku z tym zaprzeczyła konstytucyjnemu prawu do ochrony zdrowia, które wszyscy posiadamy? W tej chwili toczone są rozmowy, powiem tak dyplomatycznie, między mną a panią minister. Wczoraj spędziliśmy 2,5 godziny na konferencji w gronie kilkudziesięciu osób i doszliśmy do punktu, w którym powiedziałem, że reprezentujemy diametralnie różne stanowiska w kwestii możliwości potrzeby zakupu szczepionek i poprosiłem jako konkluzję tego spotkania, pierwszego, wczorajszego, aby udostępniono, umożliwiono mi wgląd do dokumentów, z których zdaniem pani minister wynika, że firmy farmaceutyczne stawiają takie warunki, które uniemożliwiają zakup szczepionek. I ponieważ pani minister zwróciła się o formalne na piśmie tego rodzaju, o tego rodzaju prośbę, więc rozumiem, udałem się do mojego biura i wysłałem faksem prośbę w trybie artykułu 13 ustawy o rzeczniku. I jeszcze nie ma pan odpowiedzi, jak się domyślam, która też będzie oficjalna, jestem, i na piśmie? Ale jestem całkowicie przekonany, dlatego że zostało ustalone, że będę miał dostęp do tych dokumentów. I od tego, jak rozumiem, uzależnia pan dalsze swoje postępowanie? Od tego uzależniam dalsze swoje postępowanie, jakkolwiek niektóre kroki mniej radykalny będę podejmował w międzyczasie, dlatego że grypa ma to do siebie, że jest, użyję modnego słowa, zjawiskiem dynamicznym, czyli rośnie. I możemy się spodziewać dalszych gwałtownych fali, kolejnej fali grypy. Nie wiem, czy pan słucha programu Moniki Olejnik, bo w ostatnią niedzielę ona urządziła takie rozpisane na głosy 20-minutowe mniej więcej wyszydzanie pana jako człowieka, który nie jest wirusologiem, ani w ogóle nie jest lekarzem, to dlaczego wypowiada się na temat grypy? Ale bez żadnych szyderczych intencji. Co sprawia, że grypa jest tematem dla prawnika, który się zajmuje prawami obywateli? Prawa obywateli, także prawo do ochrony zdrowia. Kwestie wirusologii, ja czytam komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Unii Europejskiej składającej się z ministrów zdrowia, komunikaty ze wszystkich innych krajów na bieżąco. Poza tym, żeby nie popełnić jakiegoś głupstwa, korzystam z pomocy wyspecjalizowanych fachowców. Pracujemy nad tym bardzo ciężko i orientujemy się na bieżąco we wszystkich, czy w większości trendów i zjawisk, które zachodzą na świecie. A proszę mi powiedzieć, czy te zalecenia, bo o ile mi wiadomo, organa unijne, europejskie w takim tonie formułują swoje wnioski, w formie zaleceń, czy to są w jakiś sposób obowiązkowe dla Polski zalecenia, czy też Unia tylko no, sugeruje swoim krajom, na przykład właśnie zwiększanie rezerw, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, zwiększanie rezerw leków, zamawianie szczepionek, i dochodzenie do pewnych limitów posiadanych medykamentów w stosunku do liczby obywateli. To nie są zalecenia, które można egzekwować przy pomocy jakichś twardych środków, ale to są zalecenia, apele zdroworozsądkowe. Jeśli chodzi na przykład o konkluzje Rady Unii Europejskiej, to są konkluzje wszystkich ministrów zdrowia podjęte 12 października tego roku, w których, jak domniemałuję, brał udział przedstawiciel lub minister z Polski, minister zdrowia. Jeśli my się do czegoś mówimy, to nas to obowiązuje. No jeśli będziemy przestrzegać pewnych reguł. No tak jakoś się składa, że w Polsce my upieramy się przy niestosowaniu szczepionek przeciwko grypie, podczas gdy na całym świecie. A z czego to wynika? Bo pani minister twierdzi, że pieniądze w resorcie są, jakkolwiek uzależniła podpisanie umowy od pieniędzy, czyli od tego, czy koncerny wezmą na siebie odpowiedzialność za ewentualne skutki uboczne stosowania szczepionek, czyli jak rozumiem, chodzi tu o odpowiedzialność cywilną, o ewentualne odszkodowania, które mogłyby sądy zasądzić komuś, kto po szczepionce doznał uszczerbku na zdrowiu. Ja tego nie rozumiem i powiedziałem pani minister, że ona się głęboko myli i że bierze na siebie odpowiedzialność. Nie będę używał słów zbyt wielkich, ale jest to odpowiedzialność moralna, polityczna i prawna. Mam tu przed sobą kolejne oświadczenie
Światowej Organizacji Zdrowia i grupy SAGE, czyli takiej grupy ekspertów, którzy stwierdzają bezpieczeństwo tych szczepionek, które praktykowano, stosowano w 14 krajach na kobietach ciężarnych. Oczywiście jakieś skutki uboczne, drobne mogą występować. Tego nie może być. Nie ma takich szczepionek, które nie miałyby twierdzenia. Nie ma. Natomiast nie ma stuprocentowych. Jest faktem, że jeśli by te szczepionki zawierały na przykład, no przepraszam, jak były źle wyprodukowane, zawierały coś trującego, powiedzmy, to wtedy producent nie może się zwolnić, nawet wtedy, gdy kontrahent tak wspaniałomyślnie był to mu napisał. Dlatego moja interpretacja i moich doradców jest tego rodzaju, że my nie możemy przyjąć tego rozumowania do wiadomości jako prawidłowego. Proszę pozwolić, że powtórzę, bo to mi się wydaje bardzo ważne. Jeśli dobrze zrozumiałem, bez względu na to, jak jest sformułowany ten umowa między rządem a producentem szczepionek, czyli czy jest tam ta klauzula, o której pani minister mówi, czy nie, to i tak producent nie unika odpowiedzialności za pewne rzeczy. Szczepionki. Tak? Nie, czyli... Za pewne rzeczy, na przykład za błąd, zawiniony. Są pewne rzeczy, o których ja się nie mogę zwolnić. Te uboczne efekty, które przy każdych szczepionkach występują, być może, z moich informacji wynika, rządy biorą na siebie. Doszły do wniosku, że ryzyko nieszczepienia i rozprzestrzeniania się grypy i tego rodzaju konsekwencji jest tak wielkie, że te uboczne skutki, według moich informacji, rządy gotowe są brać na siebie. Z wyjątkiem polskiego, powiedziałem pani minister, że mając do wyboru skutki rozprzestrzeniającej się grypy, podobno jest 107 tysięcy przypadków, ale my nie wiemy. Ja kwestionowałem sposób oceny tej rzeczywistości. Podobno mamy 4 przypadki śmiertelne. Ja kwestionuję tą cyfrę, dlatego że jeżeli zmarło na Ukrainie 250 osób, raczej należy przyjąć, że to jest cyfra zaniżona niż zawyżana. Jeśli choruje tam 1 200 000, półtora podobno, wczorajsza wiadomość, 1,5 miliona osób, to nie jest tak, że tylko polska wieś zaciszna i polska wieś spokojna. To jest niemożliwe. Są również zahonorowania i za innymi naszymi granicami, ale panie doktorze, z dzisiejszej prasy, jeśli ta informacja jest prawdziwa, wynika, że ten problem stał się już problemem teoretycznym, bo jak twierdzą niektórzy, nie ma już tych szczepionek na rynku. Po prostu inne kraje wykupiły. Polska, nawet jeśli teraz podejmie decyzję, to nie ma już czego kupować. Ja przypomnę, że pani minister zapowiedziała zakup szczepionek, ale tych na grypę zwykłą, sezonową. Więc pytanie ostatnie. W takim razie być może już jesteśmy na etapie tej odpowiedzialności, o której pan powiedział. Czy pan będzie występował? Mnie przeraża, dlatego że wiele rządów, kiedy zaczęło przewidywać falę grypy, ja występowałem w tej sprawie w maju, a także w lutym, proszę sobie wyobrazić, a w niektórych krajach szczepiono w kwietniu, zarezerwowały sobie miejsce w kolejce produkcyjnej do zakupu tych szczepionek. Mam tutaj informacje. Francja zakupiła 94 miliony, Wielka Brytania 60, Hiszpania 60 milionów, Niemcy około 50, Stany Zjednoczone 195 milionów. Ludzie w niektórych krajach ustawiają się w kolejkę. To, co zrobię, gdy dzisiaj wrócę do swojego biura i czynię to za pana pośrednictwem, to apel do naszych rodaków znajdujących się poza granicami kraju, jest ich sporo, i do tych wszystkich, którzy wyjeżdżają, aby skorzystali z okazji i zaszczepili się za granicą. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski, był gościem Poranka Info. Dziękuję bardzo. A państwo zostańcie jeszcze z nami, bo...